Hej wszystkim, z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was na piątkową aktualizację. Przypominam dla tych, co jeszcze nie widzieli, że we wtorek zrobiłam prognozę na listopad. No niestety internet nie pozwolił, żebym tą aktualizację prognozy skończyła tak jak chciałam, ale najważniejsze, co chciałam powiedzieć, to powiedziałam i właściwie zostałoby tylko miejsce na pytania, ale to już niestety tego internet nie dał rady, dlatego jest tak dziwnie zerwane. No ale generalnie o listopadzie, co chciałam powiedzieć, to Wam powiedziałam, a dzisiaj chcę Wam tak parę takich różnych, powiedziałabym, wskazówek dać na to, co się teraz dzieje. Przypominam Wam, że aktualnie jesteśmy w procesie, który jest nieprzyjemny, dlatego że zachodzi teraz taki proces transformacji naszego otoczenia poprzez śmierć. Śmierć niekoniecznie chodzi o dosłownie śmierć. Nam się oczywiście to kojarzy tylko z jednym. Natomiast transformacja poprzez śmierć polega na niszczeniu, na bezpowrotnym usuwaniu tematów z naszego życia. Tak jak mówiłam to w poprzednich aktualizacjach, teraz trwa czas takiego usuwania śmieci z naszego życia, ale te usuwane śmieci nie mają wynikać jakby z przymusu czy z wyniku bodźców z otoczenia, z zewnątrz. One mają wynikać, te decyzje mają wynikać z nas. A tu się okazuje, że większość z nas czuje się ospała, zmęczona, znudzona i się nic nie dzieje. I tak jak w ogóle się nic nie dzieje na przestrzeni, generalnie jest taki stan takiego wpadania w mrok, w swój własny mrok, w swoją własną ciemność. Ja również we wtorek mówiłam tam dosyć dużo o tej ciemności, o tym takim poznawaniu siebie od tej strony i od takiego oswajania się z tą swoją, powiedziałabym, ciemną stroną, która tak naprawdę wcale nie jest ciemna, tylko jest po prostu w tym momencie nieaktywna, co nie oznacza, że jest ciemną, jakąś brzydką czy jakimś czymś złym. Nie ma czegoś takiego jak ani dobro, ani zło, istnieje tylko wzrost poziomu świadomości lub intencja. Jeżeli intencja się pojawia ze świadomości, jeżeli istota robi coś świadomie źle, no to to już jest faktycznie coś, co można nazwać złym. Tylko pytanie brzmi wtedy, jak wiele my podejmujemy działań, albo inaczej nie podejmujemy działań, których jesteśmy świadomi, że zrobić powinniśmy. A więc właśnie ja dzisiaj trochę z tym, ponieważ tak naprawdę co nas w tej chwili może zbawić, to podejmowanie decyzji. Decyzje właśnie o usunięciu czegokolwiek z naszego życia, czy wprowadzeniu dzięki czemu przestrzeni, ponieważ nawet jeżeli się coś usuwa, to dzięki temu tworzy się nowe miejsce dla czegoś nowego, co przyjdzie na wiosnę. Teraz się nie ma co spodziewać nowości i jakichś takich ekstremalnych wydarzeń. Jeżeli już, to te wydarzenia będą związane z rozpadem czegoś. Wszystkie wydarzenia, które w tej chwili będą się działy w Waszym życiu, czy w życiu całego świata, są to wydarzenia związane z rozpadaniem, z rozwalaniem, zniszczeniem czegoś, co już nie działa. Czyli to nie są de facto złe wydarzenia. One po prostu muszą się zadziać. Te śmieci się muszą wziąć i wynieść. Więc trochę różnych takich może być perturbacji przez najbliższe kilka dni. Czeka nas taki dosyć spokojny, trochę refleksyjny weekend. Natomiast generalnie takie rozmyślania i takie przypominania sobie, takie wspomnienia, które w tej chwili mogą wychodzić z nas i czy potrzeba wyciszenia ze względu z tym wyłanianiem się tego mroku, czyli tak odkopujemy, czy może bym powiedziała, odświeżamy stare wspomnienia, które są nam potrzebne po to, żeby się móc na nowo określić, czyli dobrze, czyli było tak i tego życiu nie chcę, więc to należy wyrzucić. Co trzeba wyrzucić, co trzeba usunąć ze swojego życia? Czy to nawet jest relacja? Czy to jest jakaś dosłownie, nie wiem, wasze działanie, które robicie, a już wam nie służy? I bez oczekiwania na ten palec groźby ze strony przestrzeni, samemu pewne rzeczy wyrzucajmy wcześniej, zanim przestrzeń stwierdzi, że to już przecież trzeba było dawno wywalić. Czyli wiecie, chodzi o taki efekt, przy tych moich porównaniach kuchennych, to jest taki efekt, kiedy już widzicie, że pewne rzeczy się zaczynają psuć, ale dobra, to jeszcze poczekam, nie poczekam. W tym momencie bierzesz i to wyrzucasz, wynosisz i tego nie ma. Czyli po prostu rezygnujemy z przetrzymywania w naszym życiu rzeczy, które nam już nie służą, ale z własnej decyzji. I tu się właśnie o te decyzje rozchodzi. Kiedy decyzji nie podejmujemy, umysł w pewnym sensie stoi w miejscu. Czyli czas stop.
ponieważ nie masz decyzji, więc zaczyna się co dziać, zaczyna się fiksować, kręcić się w kółko. I wtedy przychodzisz od pomysłu do pomysłu. To wszystko jest takie nijakie, na wiele rzeczy nie masz czasu, na wiele rzeczy nie masz przestrzeni, bo nie wyrzuciłeś starych rzeczy i niestety, ale ten brak decyzji, czasem ta podjęta decyzja w tym momencie, którą musisz podjąć, ona się tak naprawdę zaczyna dużo, dużo wcześniej, w miejscu, w którym ty musisz podjąć najpierw decyzję o wypieprzeniu czegoś. Czyli czy ty coś chcesz? To dzisiaj już powinniśmy mieć w miarę wyklarowane, co chcemy i o co nam chodzi. I ten stan właśnie, jakby ten stan dyskomfortu, że tego w życiu naszym teraz nie ma i nie możemy tego w nasze życie włożyć, to jest właśnie stan, który tak naprawdę zaczyna się ta decyzja o usunięciu czegoś. Czyli zaczynamy jesień i zima. To jest czas usuwania, kontemplacji swojej głębi, swojego, powiedziałabym, cienia. Czyli tego, co jest tak głęboko w nas schowane, co tak naprawdę mamy na wierzchu, ale my nie mamy na to miejsca, żeby to wyłożyć. Więc niektóre ładne rzeczy, które nam się podobają, wystarczy schować, usunąć z własnej przestrzeni. Nawet te, które nam się podobają. Czasami podobają nam się aż za bardzo i powodują jakąś frustrację, która generalnie wpływa na działanie całego naszego życia. Więc to jest ten czas podejmowania jakiejkolwiek decyzji. Decyzje się podejmuje najprostsze w tej chwili. Tu nie chodzi o wielkie decyzje światowe, życiowe, ogromne, potężne, zmieniające wszystko. Zaczynacie od małych, prostych rzeczy. Mała decyzja, żeby w ogóle pchnąć całego tego waszego tursa do przodu. Ponieważ kiedy tych decyzji nie podejmujemy, czyli nie przechodzimy żadnych prób bohatera, zaczynamy się fiksować i odbijać się od własnych ścianek. Trochę jak taka pchła zamknięta w pudełku od zapałek. Ona w pewnym momencie przestaje pamiętać o tym, że potrafi wysoko skakać, kiedy się to pudełko otworzy. Przynajmniej o takim eksperymencie kiedyś słyszałam. Więc to jest właśnie ten efekt, czyli my zapomnieliśmy poprzez te nasze mnóstwo różnych ograniczeń i tych różnych elementów, które nas gdzieś tam stoją wokół nas i nas blokują, zapomnieliśmy o naszych możliwościach i zapomnieliśmy o tym, że można to wszystko pchnąć, puścić dalej i że można wprowadzać w tą, że wyciągając jedne rzeczy z naszej przestrzeni, można włożyć nowe rzeczy do naszej przestrzeni. I tego Wam gorąco życzę, żebyście sobie przemyśleli te tematy tych decyzji, że jakby od czego tu zacząć, krok po kroku. Spokojnie, jest czas, jest dopiero początek tego procesu, więc mamy jeszcze przed sobą urocze przynajmniej 2 miesiące, ponieważ przypominam, że styczeń to już jest wychodzenie na zewnątrz, już z praktycznie gotowym pomysłem, czyli zaczyna się eksportowanie treści na zewnątrz torusa, dzięki czemu przestrzeń wchodzi w inny etap procesu. Tak jak pamiętacie z innych moich wcześniejszych aktualizacji, torus się dzieli na 4 ćwiartki i każda ta ćwiartka ma w pełni inną funkcję. Pierwsza ćwiartka to jest pierwszy etap procesu trwający 3 miesiące, to jest eksportacja treści na zewnątrz, czyli w tym momencie przedstawiacie to, przestrzeń zewnętrzna, nie słyszycie, co nawet do Was mówi, tylko mówicie. Tak jak zaczynamy dialog z drugim człowiekiem, mówię, co chcę. Druga część, czyli druga ćwiartka, to jest odpowiedź przestrzeni na to, co się zadziało, co powiedzieliście. To jest taki dialog, to są wymiana 4 zdań. Odpowiedź. Wy w tym momencie się możecie poczuć gorzej, lepiej, jeżeli coś Wam przestrzeń skrytykuje poprzez innych ludzi, poprzez wydarzenia, to wtedy możecie wejść, oczywiście wchodzicie dalej z tym procesem poprzez walkę, czyli budujemy w sobie tą walkę. I dopiero wtedy jest trzecia ćwiartka, w której jest akceptacja i poszukiwanie takiego uzdrowienia, powiedziałabym, czyli takie szukanie połączeń ze sobą różnych elementów i zaczynamy wprowadzać zmiany. No i czwarta ćwiartka to jest zakończony proces, czyli pełna harmonia, lecimy dalej. Torus się zamknął. No więc to jest właśnie ten etap, w którym jesteśmy w tej chwili, czyli część z nas się który się teraz zamyka, pewne procesy się harmonizują i zamykają, a inni dopiero wchodzą w etap takiej wewnętrznej dyskusji, takiego wewnętrznego filozofowania sam ze sobą, czyli czy ja to chcę, czy ja tego nie chcę, co mi to dało, czy nie stoję w miejscu. To jest bardzo ważne pytanie, czy nie stoję w miejscu. Stanie w miejscu objawia się brakiem bloków zdarzeniowych, brakiem propozycji, brakiem nowych relacji i poczuciem ciągle tego samego. Czyli ani się sytuacja finansowa nie pogarsza, ale też się nie poprawia. Ani w relacjach się Wam nie pogarsza, ani się Wam nie poprawia.
Więc właściwie jest taka flauta. I to jest ten stan, ten moment, kiedy ok, w tym momencie polecam i zalecam wszystkim wykonywać jakiekolwiek ruchy, bo później przestrzeń wyciśnie z nas pewne potencjały, które będą nas zmuszały do tych ruchów i będą, będzie to bardziej poprzez zniszczenie. Przestrzeń zawsze wykonuje obciążenie poprzez niszczenie czy poprzez nacisk. A tego nacisku, który jest z zewnątrz, nikt tak naprawdę nie lubi, bo to nas zmusza do działania. A gdybyśmy my byli w pozycji kontrolującego, czyli to my organizujemy sobie proces, wtedy my podejmujemy decyzję i my jesteśmy tym kierowcą tego procesu, a nie dosiadamy się w połowie, kiedy nam przestrzeń sama zarządza. Więc polecam wszystkim skoncentrować się teraz na tym i podejmować jakiekolwiek, choćby najprostsze decyzje, najzwyklejsze decyzje dotyczące Waszego zwykłego, codziennego życia, o po prostu chociażby zmianach w domu, o posprzątaniu. Zawsze mi piszecie, że sprzątacie. Fajnie, ale to dalej, jedziemy dalej. Czyli co jeszcze musisz posprzątać? Co jest jeszcze nie tak w Twoim życiu? Co musisz wymienić w swoim życiu? Co tak naprawdę, czego Ci brakuje w Twoim życiu? Teraz się skupiamy na tych brakach. Okres jesienno-zimowy jest okresem naprawczym. Wiosenno-letni jest okresem odnowy. Więc teraz naprawiamy stare, naprawiamy coś, co jest zniszczone. Albo to usuwamy, albo to naprawiamy. Z tego, co mamy. Teraz się nie należy spodziewać jakichś szczególnych zwrotów akcji, jeżeli chodzi o sytuację zewnętrzną, bo jeżeli już, to teraz jest czas schyłku, czyli wszystko, podkreślam po raz kolejny, wszystko, co się teraz będzie działo, będzie wynikiem zniszczenia, czyli koniecznym procesem niszczenia czegoś, co już nie działa. Słuchajcie, może to nie była długa aktualizacja, ale myślę, że jakże treściwa. Cóż, no, pozostaje mi życzyć Wam udanego, przyjemnego, refleksyjnego weekendu i widzimy się w przyszłym tygodniu. Przypominam, że we wtorek była prognoza i na listopad, więc warto się nad tym zastanowić. Trzymajcie się, pa!